nie krab! Nie wyczuwam tętna! Co to? Jest tu kto? Nie patrz na mnie! Panie krab! Zostaw mnie! Żyje pan! Bez ubrania? Dobra, no zrzuciłem. Co pan zrzucił? To tak to jest, gdy się tyje. To znaczy wyrasta ze skorupy. Zrzuca ją. Wow. Oś ty pan, skąd na skorupo? Jeju, ale tu ciemno. Proszę spojrzeć, jestem panem. SpongeBob, ty geniuszu! Widzę, że mnie pan zrozumiał. Nieważny jest wygląd wierzchni, liczy się środek. Nie, pąklo mózgu, nie chodzi wcale o to, ale ty w skorupie! Coś przyszło mi do głowy. Pojedziesz na ten zjazd i będziesz tam udawał mnie. Mam być eks-marynarzem? Trzeba ci tylko podszlifować trochę osobowość. To niepotrzebne. Skalmar i ja od lat pana naśladujemy. Dobra, to weź no daj, pokaż. Aha, patrzcie na mnie. Jestem szef krab i kocham hajs. Nawet nieźle. Wygrałem kiedyś maraton, bo komuś na mecie upadł grosz. To ja. Co wieczór tulę portfel do snu i opowiadam mu bajkę. Dobranoc, kochany. Okej, zrozumiałem. Co tam brzęczysz? Córcia perła chce się zoperować? Zrobię to sam i przyoszczędzę. Wystarczy już, SpongeBob. Oj, kijanki! Nadeszła pora wręczenia nagrody za super twardość super twardzielowi, który wytrzymał próbę czasu. A jest nim Eugeniusz Blaszana Klata Krab. Skakuj tu do mnie. Najlepszy dzień w życiu. Wielkie dzięki, panowie. Mowa! 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 Taka to męska przypowiastka. No dawaj. Zdarzyło się na meduzowych polach. To po mnie! Niebezpiecznie obniżył mi się poziom zapasów mydła. Miałem wydmuchać ostatnią bańkę. Powiedział, że na meduzowych polach? I że bańki dmuchał? A dokąd to się wybierasz? Każdy z nas wie, że krab Blaszana Klata nie zrobiłby dwóch rzeczy. O nie! Po pierwsze, nie wydałby grosza. A po drugie, nie wyszedłby bez słynnego pożegnalnego stuknięcia się z rakietą męskimi i twardymi jak kaloryfer brzuchami. Ha, ha. A, już się bałem, że po mnie. Znaczy, Nie myśleliście chyba, że tylko tak odbiorę tę nagrodę za super twardość bez pokazania wam, dlaczego mi się ona tak bardzo należy. Dawaj, stary, bez taryfy ulgowej, na całość! Nie mogę patrzeć! No cóż... Wezmę swoją nagrodę i udam się do domu. Do zobaczenia, chłopaki. Kiedyś tam. Nie! On się patrzył pod kraba! Pode mnie. Chodź, chłopcze. Chodźmy stąd. Zaczekajcie. Zapomniałeś o czymś. Nic nie rozumiem. Przyznanie się do zrzucenia skorupy to jest dopiero akt mega odwagi. Muszę się przyznać. Dokleiłem je! To ja też! Rakieta też udawał? No bo ten usunięto mi rakietę dawno temu. Moja szczena też już nie ta sama, którą nosiłem wtedy. Moje żelazne ślepie to podruba z plastiku. No i widzi pan, szefie? Wszyscy kumple marynarze mieli coś do ukrycia. Ta, mięczaki! Mnie tam skorupa odrośnie.